proszę opowiedzieć, dlaczego Bank Pekao zdecydował się na prowadzenie konsultacji społecznych w sprawie rotundy i jakie są efekty? Jesteśmy nowoczesnym bankiem i bierzemy na serio to, co mówimy, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój i współpracę z lokalnymi społecznościami. Dla nas rotunda jest symbolem, jednocześnie jest symbolem dla Warszawy. Stwierdziliśmy, że w tak ważnym temacie nie możemy podejmować decyzji sami, szczególnie, że chcieliśmy oddać część przestrzeni w nowej rotundzie zrewitalizowanej warszawiakom. No i żeby rozmawiać o tak ważnej rzeczy, stwierdziliśmy, że zaprosimy warszawiaków oraz ludzi zaangażowanych do dyskusji na tym, co tak naprawdę, jaka funkcja społeczna mogła być interesująca dla wszystkich. Żeby do tego dojść, zorganizowaliśmy panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, gdzie wypracowaliśmy parę koncepcji nowych pomysłów, co można by robić w nowej rotundzie. Później w toku konsultacji społecznych organizowanych przez Stocznię, poddaliśmy pod konsultacje te koncepcje. Ale żeby było ciekawiej, zebraliśmy również od warszawiaków nowe koncepcje, jakie mogły być jeszcze inne pomysły, innych działalności na terenie rotundy. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że wygenerowano zostało około 1500 nowych pomysłów. No i teraz wyekwipowani w te nowe, różnego rodzaju pomysły, co może być w nowej rotundzie, to wszystko daliśmy jako zadanie dla architektów w ramach toczącego się konkursu po Changing the Face, którego celem jest opracowanie koncepcji rewitalizacji rotundy. Naszym celem jest, żeby rotunda odzyskała swoją dawną świetność i żeby na nowo stała się symbolem nowoczesnego banku i nowoczesnej Warszawy. Obecnie toczy się konkurs architektoniczny. Nasza idea jest taka, że chcemy podpisać umowę ze zwycięzcą, tak żeby zrealizować jego koncepcję jako nową, zrewitalizowaną rotundę. Zrobienie całej dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, szacujemy, że to będzie mniej więcej za rok o tej porze, powinniśmy już być pod koniec uzgodnień z miastem, tak żeby w optymistycznym wariancie pod koniec 2015 roku już była nowa rotunda. A według Pana, który pomysł ma największe szanse na realizację? Trudno mi to rozstrzygnąć, natomiast bardzo mi się podoba koncepcja takiej powierzchni, na której można było pokazywać młodych twórców, bo myślę, że młodzi artyści w Polsce, a w szczególności w Warszawie, nie mają zbyt dużo miejsc, gdzie mogliby prezentować swoje dzieła.